kilka wyjaśnień, zanim przejdziemy do treści tutaj mojego wystąpienia. Po pierwsze, prezentację miał przedstawić i spotkać się z Państwem pan profesor Janusz Igras, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z Puław. Lecz w związku z ważnymi wydarzeniami, które odbywają się w tej chwili w Puławach, nie mógł przyjechać i poprosił mnie o zastępstwo. Po drugie, jestem lekarzem weterynarii, więc o nawożeniu znam się na tyle, na ile używa się obornika i innych środków produkcji rolniczej. Tym niemniej od pewnego czasu, od półtora roku, jestem konsultantem naukowym Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, a przez 10 lat byłem dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego i całe swoje zawodowe życie związałem z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, pracując w nim od 1963 roku. I mam jeszcze jedną uwagę, przepraszam, panie doktorze, ale choroba Creutzfeldt-Jakobs dotyczy ludzi, nie zwierząt. U bydła to się nazywa BSE, czyli Bovine Spongiform Encephalopathy. Czy mamy chorobę Creutzfeldta-Jakoba, czy nie, to jest ciągle dyskusja. Ciągła dyskusja, dlatego że mamy bardzo dużo demencyjnych chorób, tak zwanych, od Alzheimera poczynając, poprzez inne rzeczy, i one ciągle nie są diagnozowane do końca w Polsce. My nie wiemy, czy była, czy nie była. Natomiast przypadków BSE w Polsce było, o ile dobrze pamiętam, około 70, czyli to jest 0,00% tego, co było w Unii Europejskiej. Dlatego ta nasza wołowina była w miarę bezpieczna i mogła być sprzedawana. Niestety do tej pory produkcja bydła mięsnego w Polsce nie jest popularna. Szkoda, bo mamy doskonałe warunki. Mamy bardzo wiele naturalnych pastwisk, które byłyby znakomicie wykorzystane do hodowli naturalnej, szczególnie wszystkie doliny rzek, poczynając od Narwi, poczynając od nawet Drwęcy, kolegi tutaj, czy powiedzmy rejony północnej Polski. Jeszcze jedna taka uwaga. Przez kilka lat miałem przyjemność pracować w Brukseli, będąc kierownikiem Wydziału Rolnictwa Polskiego Przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej. I byłem w ogniu cyklonu, można powiedzieć, w oku cyklonu, przepraszam. Pracowaliśmy nad dostosowaniem polskich przepisów i nad dostosowaniem polskich zakładów zarówno produkcji, jak i uboju zwierząt, przetwórstwa i uboju zwierząt. Pracowaliśmy też nad uzyskiwaniem kwot mlecznych i też nad tym słynnym traktatem o podwójnym zerze. Byliśmy ostatnim krajem, który podpisało ten traktat. Były duże kłopoty, bo kwoty, które wychodziły później po wyczerpaniu tego zera, jednego czy drugiego, nie zawsze nam odpowiadały. Tymczasem podpisanie, mimo że późne, przyniosło wielkie efekty, o czym mówili moi poprzednicy. Ale nie mogę się oprzeć jednej uwadze tutaj. Chciałbym się z Państwem podzielić tym, kim potrafi być polski rolnik, polski hodowca. Otóż dyskutowanie teraz tak słynnych kwot mlecznych było bardzo trudne. Statystyki Polski Ludowej były takie nieodpowiednie, nie zawsze wiarygodne. Mieliśmy w statystykach 14 milionów sztuk bydła mlecznego i produkcja mleka wynosiła mniej więcej 14-16 milionów ton rocznie. Unia Europejska nie wierzyła tym statystykom i uważała, że 6 milionów ton kwoty mlecznej na początek będzie wystarczającym dla nas prezentem. Po półtorarocznych negocjacjach, bardzo trudnych, doszliśmy do prawie 10 milionów ton. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem w tym momencie w Polsce chyba, bo uważałem, że te kwoty mleczne wystarczą nam na 10-15 lat. Tymczasem po 5 latach kwoty zostały nie tylko osiągnięte, ale nawet przekroczone. Ja nie chciałbym wchodzić tutaj w kompetencje pani Agnieszki Maliszewskiej, która będzie mówiła na temat mleka, ale chciałem to Państwu powiedzieć od siebie jako człowiek, który przy tym był. Przejdźmy do mojej prezentacji. Ja pominę te rzeczy, o których koledzy tutaj mówili.
to się nie... Odmówił posłuszeństwa rzutnik. Do przodu, tak? Proszę Państwa, wszyscy już z Państwa mówili o tych sprawach, więc ja pominę niektóre slajdy. Chciałem pokazać ten. Chciałem pokazać, że w promieniu 1000 kilometrów od centrum Polski żyje 20 milionów ludzi. To jest ogromny rynek dla nas wszystkich, a Polska na tym tle przedstawia się jako czwarty kraj o najwyższym areale upraw. Czwarty kraj Unii Europejskiej. To też już było mówione, więc idźmy sobie trochę dalej. Chciałbym Państwu powiedzieć o konsorcjum, które zostało utworzone przez Grupę Azoty Puławy i przez mój instytut, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, którego celem jest współpraca przemysłu, nauki i rolników. W tym układzie, jeśli porównamy te szachy dzisiejsze, to naukowcy są chyba czasem, no bo powiedzmy białe niech będzie rolnik, czarne niech będzie ten niewdzięczny przemysł czy inne czynniki, no ale naukowiec musi być pośrednikiem w tym wszystkim, pilnować czasu, tak sobie wyobrażam. W skład konsorcjum wchodzą, jak widzicie, Grupa Azoty, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Nie chcę tutaj wymieniać, ale macie tutaj wszystkie dane, proszę Państwa. I chodzi o to, żeby na tej płaszczyźnie spotkać rolników i powiedzieć im, że przemysł nie jest krwiożerczy. Nie chce jak najwięcej nawozów sprzedawać. Skończyły się czasy, kiedy nawozy były sypane tak czy inaczej, lepiej, gorzej. No, należy ubolewać, że tego wapnowania gleby nie ma, bo to się wiąże z innym jeszcze problemem. Brak wapnowania wprowadzi do wzrostu kadmu w glebie, a kadm jest jednym z gorszych pierwiastków, które kumuluje się w organizmie i potem mamy problemy ze sprzedażą na przykład naszych starych koni, bo stare konie, które no, były sprzedawane kiedyś, teraz już raczej nie, miały zawsze przekroczony limit kadmu w mięśniach, dlatego że żyły 14 lat, 13. Takich koni nie ubijano tutaj w Europie. Także głównym celem jest zrozumienie i wykształcenie rolników, że nawozy trzeba stosować racjonalnie. To stosowanie racjonalne jest jeszcze ciągle trudne, dlatego że wiadomo, że każdy gram nawozów azotowych zwiększa produkcję, ale również zanieczyszcza środowisko, więc inteligentne stosowanie polega na tym, żeby wybrać odpowiedni składnik gleby, zbadać glebę, jakie zawiera substancje i pierwiastki i dodać brakujące w postaci dedykowanych nawozów. To jest filozofia, którą w tej chwili prezentuje Grupa Azoty Puławy, zresztą z bardzo dobrym skutkiem. O tych zasadach przed chwilą Państwu mówiłem. Odbywa się to na różnych forach, na różnych systemach dokształcania rolników, organizacji konferencji, bezpośredniego kontaktu z rolnikami. Mamy rolników, którzy korzystają bezpośrednio z porad, ale również oddają swoje pola do badań, do tego, żeby sprawdzać, w jaki sposób system nawożenia odpowiada wymogom i jak wpływa na plony. To jest podstawowe zadanie w tej chwili konsorcjum i konsorcjum będzie nad tym pracowało, bo jest cały szereg dodatkowych możliwości wykorzystania, już nie mówię środków unijnych, ale proszę Państwa, zakłady azotowe Puławy, czyli Grupa Azoty Puławy obecnie, na rozwój i badania poświęca rocznie około 100 milionów złotych. To jest kwota 25 milionów euro. One są do wzięcia, ale pod warunkiem, że są stosowane tak, jak to znaczy efekt tych badań i tej pracy jest przydatny dla zakładów, bo oni muszą mieć z tego odpowiednie później profity. Także pieniądze są, ale nie są łatwe do wzięcia.
No to już wszyscy o tym mówili, prawda, że może jednak pójdziemy troszeczkę dalej. To co? Chciałem Państwu pokazać jeszcze tą mapę właśnie, bo to jest dość charakterystyczne. Te słupki, które mamy tutaj, pokazują nam... Te fioletowe, to jest wydajność z hektara. A te żółte, to jest poziom wykształcenia rolników. Korelacja jest może niepełna, bo brakuje tutaj jeszcze dokładnie tego, jaka jest gleba, jaki jest składnik gleby, jakie są stosowane nawozy. Ale średnia, powiedzmy, zbiorów jest na przykład zaskakująca, bo w województwie dolnośląskim wysokość zbiorów, mimo że to jest teren dość górzysty, jest znacznie wyższa niż w województwie podlaskim, prawda? Także to dużo zależy od świadomości rolników i od sposobu stosowania tej wiedzy, którą się zdobywa na różnych poziomach. Tradycyjne, to mówię o tych konferencjach, tradycyjne formy stosowania nawozów, jak już powiedziałem, dawno wyszły z użycia i coś tu te slajdy są. Zakłady azotowe, grupa Azoty Puławy stworzyły kilka systemów nowych metod stosowania nawozów. Jednym z nich jest przygotowanie programu AzoMaize, to jest stosowanie nawożenia równocześnie z sianiem kukurydzy. Te efekty są bardzo dobre, zbiory są odpowiednie, znacznie wyższe niż przy normalnym stosowaniu, a stosowanie nawozów jest ściśle dozowane. To nie jest tak, jak idzie, powiedzmy, siewnik i rozsiewa nawozy na wschodzące rośliny. One już dostają nawóz razem z ziarnem. Ziarno dostaje nawóz razem z siewem. Mamy tutaj cały szereg projektów wychodzących z Centrum Kompetencji, a jednym z nich jest przy współpracy z różnymi instytutami polskimi przygotowanie specjalnych biopolimerów, którymi otacza się granulki nawozów. Te biopolimery rozkładają się w glebie powoli, przekazując do gleby stopniowo składniki nawozów. Także to w ten sposób ogranicza się masowe stosowanie nawozów, a stosowanie właśnie inteligentne w momencie wtedy, kiedy, powiedzmy, ten rozkład jest powolny i idzie do gleby, wspomagając wzrost roślin. Bardzo dużo pracy robi się teraz nad specjalnym przygotowaniem aplikatorów do granulowanych nawozów i również do płynnych nawozów. Instytut Nowych Syntez Chemicznych od dłuższego czasu propaguje metodę dolistnego nawożenia, czy nawożenia w postaci, powiedzmy, płynnych substancji, a nie tylko granulowanych. Płynne są łatwiejsze również do aplikacji i do dokładniejszego dozowania. No i oczywiście w tej chwili cały zespół naukowców pracuje nad określeniem komputerowych programów do stosowania nawozów. Programy te są przygotowane na bazie różnych danych, które się wprowadza, a mianowicie i składu gleby, i badania gleby, i czasu trwania, i czasu aplikacji, i częstotliwości aplikacji. A również powiązane jest to z kontrolą dokładną gleby, co wykonują stacje rolniczo-chemiczne u nas w Polsce. Chciałbym zakończyć to wystąpienie skrócone z konieczności słowami wybitnego polskiego filozofa, ekonomisty, działacza gospodarczego, jakbyśmy powiedzieli, Hugona Kołłątaja, który mówił, że siejemy w łzach, ale za to nasze dzieci będą zbierać to z radością. Także nauka powinna sobie to wziąć, szczególnie rolnicza, pod uwagę,
że pracujemy dla przyszłych pokoleń, że w tej chwili byt i nasze wymagania zarówno żywnościowe, jak i techniczne są spełnione, ale musimy pamiętać o tym, że za nami przyjdą nasze dzieci, wnuki, to co pan tutaj mówił o tym gospodarstwie rodzinnym, że dla nich należy się starać, żeby wykonać tą całą pracę. Dziękuję bardzo za uwagę i gdybyście państwo chcieli jakieś dodatkowe wyjaśnienia, to ja chętnie się z państwem podzielę. Dziękuję bardzo za uwagę.